Apetyty były duże, wychodzimy głodne i tak naprawdę bez żadnego punktu. Jest to bardzo trudny przeciwnik, wiedziałyśmy, że ten mecz będzie ciężki, ale nie zagrałyśmy tego, co my możemy zagrać i to, co zagrałyśmy na przykład z Radomką. Było widać, że dużą przewagę dzisiaj deweloperów w każdym z elementów, ale myślę, że mogłyśmy dać dużo więcej od siebie i myślę, że musimy się skupić na kolejnym meczu. Mam nadzieję, że pokażemy im w pucharze. To nie moja pozycja, nie mi oceniać przyjęcia akurat. Dziewczyny z deweloperów mają też bardzo dobrą zagrywkę i ciężko taką zagrywkę trenować u nas na treningu. U nas tylko Roni zagrywa z wyskoku. Tutaj troszeczkę nas dziewczyny, myślę, że pogoniły tą zagrywką. Ale no może nie był to nas po prostu dzisiejszy dzień w tym elemencie, a jeszcze się zdarzy tak, że to my będziemy się cieszyły z wygranej z deweloperów. Roku zaczynamy tak, jak zaczęliśmy pierwszą rundę, znowu z wysokiego C. Nie mamy znowu czasu na to, żeby po tych świętach, po tym wolnym, po czasie, kiedy meczów nie było, wrócić na spokojnie, z troszeczkę może słabszym przeciwnikiem, tylko od razu zaczynamy z czołówką. Czy to dobre, czy niedobre, nie mi oceniać, ale na pewno są te mecze trudne i zawsze jest delikatna presja, która gdzieś tam na nas ciąży, że te mecze muszą wyglądać dobrze w naszym wykonaniu, a dzisiaj no naprawdę no jest mi po prostu wstyd za ten mecz.